Witam Państwa w Galerii Historii Miasta i zapraszam do zwiedzania wystawy czasowej Świat dźwięku i obrazu. Dzisiaj opowiem krótką historię o fragmencie tej wystawy, mianowicie o magnetofonach szpulowych, magnetofonach kasetowych. I mam nadzieję, że przynajmniej dla części z Państwa będzie to miła podróż, sentymentalna podróż w czasie. W 1959 roku nasze polskie zakłady, zakłady radiowe imienia Marcina Kasprzaka w Warszawie, wyprodukowały nasz pierwszy magnetofon szpulowy. Był to magnetofon o wdzięcznej nazwie Melodia. Ten magnetofon był dwuścieżkowy, monofoniczny i oczywiście lampowy. Jego obudowa była drewniana, tak jak wszystkie obudowy z tamtych czasów, i tapicerowana dermą. Zasadniczą wadą Melodii była jej cena, ponieważ w 1961 roku kosztowała 6000 zł, co w przeliczeniu stanowiło trzykrotność średniej wypłaty. Nie dziwi zatem fakt, że zaczęto szukać tańszego odpowiednika. Takim na pewno był magnetofon Piosenka, czy wyprodukowany w konkurencyjnych zakładach wyrobów głośniczych Tonsil we wrześniu magnetofon o nazwie Wilga. Te magnetofony, o których wspomniałam, funkcjonowały na rynku bardzo krótko. W 1962 roku pojawił się za to magnetofon nowoczesny, jak na tamte czasy. Był to magnetofon Tonette. Jednak, jak twierdzą znawcy, ta nowoczesność nie odzwierciedlała się w jakości dźwięku, tylko w jego wizualnej stronie, bowiem obudowę drewnianą zastąpiono obudową z tworzywa sztucznego. Warto powiedzieć, że polska myśl techniczna stała na całkiem niezłym poziomie, jednak w procesie produkcji okazywała się bardzo droga. Dlatego w 1968 roku zakupiono od niemieckiego Grundika licencję na magnetofon. Tą produkcję tego magnetofonu zlecono wspomnianemu już przeze mnie zakładowi Kasprzaka, tym samym stał się on monopolistą na rynku. Oczywiście istniała pewna konkurencja, jak choćby sprowadzane z zagranicy magnetofony Szmaragd z NRD czy Melodia z Czechosłowacji. Jednak produkcja Grundika szła pełną parą. W 1968 roku, w połowie roku, na rynek wypuszczono 100 tysięcy egzemplarzy, a rok później tych egzemplarzy było już 184 tysiące. Tym samym magnetofony trafiły pod strzechy. Od lat 60. magnetofony stanowiły główny nurt audio. Nie tylko odtwarzały muzykę, ale również tę muzykę nagrywały, i to w warunkach domowych. Pewnie część z Państwa pamięta sytuację, kiedy od zaprzyjaźnionych znajomych, którzy posiadali niezwykle cenne, czarne, winylowe płyty, przegrywało się te płyty na magnetofon szpulowy. Co ciekawe, również polska rozgłośnia radiowa sprzyjała fonoamatorom. Emitowała bowiem programy, w których puszczano całe płyty, rzecz dzisiaj nie do pomyślenia. Bez reklam, bez zbędnego komentarza. Wystarczyło tylko uzbroić się w cierpliwość, poczekać na właściwy sygnał emitowany przez radio, aby nagranie nie było przesterowane, i można było potem tą muzyką cieszyć się w warunkach domowych bądź odtwarzać ją na prywatkach. Magnetofony szpulowe niestety odeszły już dzisiaj do lamusa, jednak wciąż istnieje grupa ich zagorzałych fanów wśród także profesjonalistów. Nie ma się co temu dziwić, bowiem dźwięk odtwarzany z magnetofonów szpulowych jest bardzo przyjemny. A jak ma się sprawa z magnetofonem na kasety? Otóż w 1963 roku holenderski gigant na rynku elektroniki, firma Philips, na targach w Berlinie zaprezentowała po raz pierwszy magnetofon na kasetę. Magnetofon, który oszczędzał użytkownikom zakładania szpul z taśmą i prowadzenia ich przez głowicę i kołki prowadzące, wystarczyło bowiem włożyć wybraną przez siebie kasetę do kieszeni magnetofonu i można było cieszyć się muzyką.
pierwszy zaprezentowany przez Philipsa magnetofon był magnetofonem bezprzewodowym. Philips nie oczekiwał także od kasety magnetofonowej, że będzie to nośnik, który będzie odtwarzał i nagrywał muzykę w systemie Hi-Fi. Dlatego ten dźwięk był o wiele gorszy niż ten prezentowany na przykład na taśmie magnetofonu szpulowego. Bardzo wiele firm zainteresowało się magnetofonem na kasety i co ciekawe, firma Philips zrezygnowała z opłat licencyjnych. Dlatego w bardzo krótkim czasie na rynku pojawiły się zarówno magnetofony, jak i kasety, które trafiły do szerokiego grona odbiorców. Zaczęto także szukać rozwiązania na to, aby poprawić dźwięk z kasety. Udało się to dopiero firmie Advent Corporation, która wypuściła na rynek kasetę wysokiej jakości. Advent Corporation wprowadziła dwie innowacje. Po pierwsze, zaproponowała technikę redukcji szumu w Dolby B, a po drugie, do produkcji taśmy zaczęto wykorzystywać tlenek chromu. Od tej pory na rynku w tym temacie nie pojawiło się nic lepszego. W latach 60. pojawiła się kaseta magnetofonowa, jednak to dopiero przełom 7 i 8 dekady minionego wieku przyniósł jej rozgłos. W wielu gospodarstwach pojawiły się już magnetofony na kasetę, na ulicach pojawiły się pierwsze stereofoniczne boomboxy, jednak to dopiero 79. rok był momentem przełomowym, bowiem Sony dało nam iPhone'a tamtych czasów, dało nam Walkmana. Walkman, ultraprzenośny magnetofon, rozmiarem niewiele większy od i tak już kompaktowej kasety. Ze względu na swoje rozmiary nie mógł odtwarzać głośno muzyki, dlatego sprzedawany był w zestawie ze słuchawkami. Sony dało nam pierwsze urządzenie, które mogliśmy schować do kieszeni i dzięki któremu mogliśmy słuchać muzyki w dyskretny sposób, gdziekolwiek się znajdowaliśmy. W Polsce także mieliśmy swojego Walkmana. Był produkowany przez zakłady Kasprzaka w Warszawie przez 2 lata, w latach 87-89, w 4 wariantach kolorystycznych. Niestety nasz polski produkt znacznie odbiegał jakością od swojego japońskiego poprzednika. Przede wszystkim był od niego znacznie większy, wymagał 4 baterii, klapka otwierała się ręcznie. No i cóż to dużo mówić, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, ta pozostawiała wiele do życzenia. Jeżeli chodzi o kasety magnetofonowe, to posiadały one wiele niewątpliwych zalet, ale także wiele wad. Przede wszystkim bardzo szybko niszczyły się podczas użytkowania. Były wciągane przez magnetofon i przez to już odtwarzanie w tym momencie muzyki było znacznie utrudnione. A jeżeli pamiętają Państwo ten zestaw do przewijania ręcznego kasety, to znaczy, że żyliście Państwo w tamtych czasach, kiedy w naszych domach królowały magnetofony kasetowe. Kiedy firma Philips wprowadzała na rynek magnetofon na kasety, pewnie nie spodziewała się, jaki odniesie to uboczny skutek. Proszę sobie wyobrazić, ile undergroundowych, garażowych zespołów nie wypłynęłoby na światło dzienne, nie wypłynęłoby do szerszego grona odbiorców, gdyby nie łatwość w amatorskim nagrywaniu właśnie na ten nośnik i łatwość w jego dystrybucji. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny spacer po naszej wystawie czasowej, wystawie Światy Dźwięku i Obrazu. Zapraszam Państwa w najbliższym dogodnym czasie, mam nadzieję, że to będzie już niebawem, do zwiedzania całej galerii, do zwiedzania i oglądania wszystkich naszych wystaw. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, do zobaczenia.